Boże. Ja pierdolę, kiedy to się skończy? Będzie przestał pytać co sekundę o bluza. Naprawdę jest przypięty komentarz. Ja mam brata i siostrę, jeśli chodzi o rodzeństwo. Nawet zapach szpitala jest chujowy. Ja w ogóle nienawidzę szpitali. Więc nawet moja mama kiedyś mówiła mi, że o, może będziesz lekarzem czy coś. Chciała tam wpoić mi tam, że może pójdę na jakiś kierunek lekarski. Ja powiedziałam, że nie, ja nie wejdę do szpitala nigdy. W sensie, ja czuję tam bardzo złą aurę, bardzo źle się tam czuję. Ja wiem, że jakby lekarz pomaga, no nie, to tak nie działa, ale po prostu ja też mam coś takiego. To może być bardzo dziwne, bo jakby lekarz pomaga, tak? Ale ja nie mogę, bo ja cierpię patrząc na jakiegokolwiek chorego człowieka. Jakby ja już cierpię od razu. Ja mam taką jakby duszę, że ja po prostu... Tak samo ze zwierzętami. Ja wiem, że weterynarz pomaga, ale ja na przykład z moim psem pojechałam do weterynarza. Ja mam bardzo słabą psychę, jeżeli chodzi na przykład o chorych ludzi, o chore psy i tak dalej. Nawet nie, ja nie mam do niczego tak słabej psychiki, jak do chorób i w ogóle takich miejsc jak szpitale i tak dalej. Ja nie jestem w stanie... Ja miałam 3 ataki paniki pod rząd, jak mój brat był w szpitalu, musiałam z nim siedzieć, ponieważ... znaczy musiałam, chciałam, ale... Nie mogłam na niego patrzeć, bo mi tak go szkoda, że zamykałam się tak jakby w łazience, płakałam tam pół godziny, wracałam, bo musiałam się jeszcze domalować, żeby on nie widział, że ja płaczę, bo on już tak był zestresowany, on i tak już w tragicznym stanie, więc jakby ja byłam, no, psychicznie ogromne dla mnie było obciążenie, ponieważ no, ja wiecie, ja jestem ogólnie w środku bardzo wrażliwą osobą, nie, i... No, bardzo ciężko mi też takiego w ogóle patrzeć na takie rzeczy i tak dalej. Nawet jak pojechałam z moim psem do weterynarza, musiałam raz sama pojechać, no nie? I szczerze, jakby ja zazwyczaj jechałam z kimś do weterynarza z moim psem, ponieważ no... No nie lubię, nie ukrywam, jakby kocham mojego psa, ale po prostu... Raz było tak, że on był chory i tak dalej, coś tam się stało, no i musiałam z nim pojechać i musiałam po prostu słyszeć te wszystkie jego piski, on jest strasznie wrażliwy, no nie? Też mój pies. I wskakiwał mi co chwilę tutaj, no nie, wiadomo, i tak dalej. Mój pies jest też strasznie do mnie przywiązany ogólnie. On mnie traktuje jak wyrocznie. Mój pies jest takim mamisynkiem. No i co? No i też strasznie ciężko jest mi, nie? Tak, w ogóle jakiekolwiek takie sytuacje dla mnie są okropne, nie? Już wolałabym, żeby mi się to wszystko działo, niż komuś. Naprawdę, serio. Jakby zryło mi wiele, że tak psychikę po prostu, no... Czy planuję jakieś studia? Ja jestem na studiach. Jestem na studiach, a innych nie planuję i raczej nie zaplanuję nigdy, ponieważ no, studia nie są mi potrzebne do niczego. Więcej dowiem się z książek, jeżeli chodzi o rzeczy, które mnie interesują. Nie ma też kierunku, które mnie interesują tyle, żebym serio szła tam z pasją. Szczerze, kurwa, nie umieszczałem studiom, bo sama jestem na studiach. Jakby wiecie, to też nie jest tak, że wiecie, nigdy nie mam na studiach i oceniam. No to... Dla mnie studia też nie są przyszłościowe zupełnie, jakby... Chociaż też uważam, że robienie własnego biznesu czy własnej firmy też w ogóle nie jest dla większości osób. Bo na przykład dostaję takie pytania, no chciałabym zacząć własną firmę, własny biznes, ale nie wiem co. No już uważam, że ta osoba się nie daje, tak jakby... Jak mówisz, że nie wie co. Nie ma czegoś takiego, kurwa. To musisz wszystkie opcje myśleć, a czego próbowałeś. Jakby, wiecie, nie można tak przyjść z pustymi rękami, daj mi radę, jakby kurwa. Już widzę, że ktoś sobie się nie nadaje po prostu, bo... To jest pracowanie 24 godziny na dobę. Ja pracuję 24 godziny na dobę i martwię się 24 godziny na dobę wszystkim. Jak ktoś ma taką głowę, żeby wytrzymać ze stresem 24 godziny na dobę, ja czasem nawet nie śpię po prostu ze stresu, ze względu na tym, nad czym pracuję, jest to dla mnie tak, na tyle ważne. No ale to nie jest dla kogoś. Wiecie, wiele osób, w ogóle praca na etacie też jest zajebista, bo też praca w jakiejś firmie czy coś takiego, możecie piąć się w górę. I plus jest dla was taki, że wychodzicie, przyjmiemy o 16 i macie w piździe, nic was nie stresuje, bo to nie jest wasza sprawa. Wy jesteście po prostu pracownikiem i was i reszta nie obchodzi. I to jest zajebiste, że wy wychodzicie, umywacie ręce, macie wyjebane i tyle. No ale jak ma się własną firmę, no to już tak nie jest w ogóle. Że nawet o 1 w nocy potrafię być tak zestresowana i zesrana, że no, nie życzę tego. Ale tak jak mówię, są oczywiście plusy i minusy, wiadomo. Jest też dużo plusów. Czy proponowałbyś Orwella... Przeczytałam już Orwella, dużo książek, także to też oczywiście przeczytałam. Jak nie śpisz ze stresu, to polecam psychiatrę. Moi drodzy, to nie do końca tak wygląda. Ja tak mówię po prostu. Jest dużo takich sytuacji. Ja chodziłam na terapię, więc to też nie jest dla mnie powiedzenia idź na psychiatrę, jeżeli coś tam. Może kurwa, wysłuchaj wszystkie, co mam do powiedzenia, przyjmijmy
chociaż tak, nigdy nie wysłuchasz, bo nigdy ci nie powiem, ale gdybyś wiedziała, to byś zrozumiała, jakby dlaczego nie chcę brać leków, dlaczego nie pójdę do psychiatry. Ja dzielę się 1% tego, czym mogłabym się podzielić, więc jakby wiecie, ocenianie tego, gdzie ja kurwa powinnam pójść, nie jest dla osób, które nie rozumieją mojej sytuacji, nie wiedzą jakby z czym mam do czynienia i tak dalej. Także przestań z takim pierdoleniem. I też moim zdaniem w ogóle radzenie komukolwiek terapii, w sensie radzenie jest dobre, wiadomo, ale jakieś takie skłanianie ludzi, też tego nie róbcie. To musi być czyjaś decyzja. I też powiem wam, że nie każdy problem da się rozwiązać kurwa lekami czy coś takiego, więc you know. Przeczytałam 1984 rok, przeczytałam już dawno temu. Ja się nie przebieram na Halloween. Ja już mam zdjęcie na Instagramie, jak nie widzieliście moich zdjęć na Instagramie z moim zajebistym przebraniem, to zobaczcie. Ale dzisiaj się nie przebieram, mam wyjebane, dzisiaj poluję na bachory. Nie no, żart. W sumie to nie. Ale to zrozumiały osoby, które były na live, nie wiem, pół godziny temu, czy tam, nie wiem, 20 minut temu, jak opowiadałam, o co chodzi z dziećmi, które chcą mnie dręczyć. Także no. Robi ciemno. A ja ci jeszcze z moją siostrą do Rossmana idę. W ogóle wydałam ci stówę w Rossmanie, dosłownie stówę w Rossmanie, a przyszła mi paczka od Maybelline. W ogóle patrzcie, przyszła mi właśnie paczka. Zajebista, nie? Dostałam właśnie... co? To chcę tworzyć. Nie wiem, czy was to w ogóle interesuje, pewnie nie, ale... A mówię...